Hejo, cześć, witajcie, mankujemy was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Wiem, przez długi czas nie było odcinku, ostatni raz nagrywałem chyba odcinek w grudniu. I przez ostatnie 4 miesiące nie było odcinków, ale powiem wam, strasznie dużo grałem poza nagrywaniem. Głównie budowałem rzeczy, zbierałem rzeczy, żeby móc dawać robić ciekawsze odcinki. I w dzisiejszym odcinku nie będzie on aż tak długi, bo dzisiaj pokażę wam bardziej, co zrobiłem w tym czasie, jak nie nagrywałem, ponieważ naprawdę zrobiłem strasznie, ale to strasznie dużo nowych rzeczy. Jeżeli słyszycie też dźwięki obok mnie, to jest brat mojej dziewczyny, siedzi obok mnie akurat. I tak, co ja zrobiłem w tym czasie? Zrobiłem bardzo dużo. Tutaj wszystko widzieliście, tutaj też na górze wszystko widzieliście, co jest, ale zupgrade'owałem mój cały dom tutaj na dole. Zrobiłem tak, jak mi właśnie kilka osób polecało, żeby zrobić windę, więc zrobiłem tutaj windę. Jak widzicie, tutaj na dół spadam, a tu jest z tym piaskiem dusz, właśnie zrobiłem tą windę, żebym mógł szybciej do góry iść, a nie zawsze się wspinać po tych drabinkach, bo to naprawdę długo, ale to długo trwa zawsze. Więc teraz mam tutaj ładne zejście. Teraz sobie powiesiłem tutaj lampy, żeby było jakieś światło. Tutaj to jest jeszcze pokój, który robię, którego jeszcze nie skończyłem robić. Znaczy skończyłem tu wszystko budować, ale jeszcze muszę skrzynię wypełnić. Tutaj na przykład kamień mam, dirt i inne rzeczy. Tutaj też zrobiłem sobie to, żeby móc potionki sobie robić. I mam przy sobie rybę, bo na podwórku dużo kotów strasznie chodzi, więc może jakiegoś kota złapię. Tutaj będę musiał to wszystko jeszcze wypełnić. Więc to zrobiłem. Co zrobiłem jeszcze? Dużo na podwórku najwięcej zrobiłem. Jak widzicie, teraz moja farma trochę się ulepszyła. Zrobiłem tutaj szklarnię. To jest szklarnia. Według mnie fajnie wygląda, tak wiem. Też jest inne szkło. Mam Optifine'a sobie pobrałem. Tutaj na boku, jak widzicie, w ogóle nowy płot zrobiłem wokół całego domu. Wiem, powiecie, strasznie dużo drewna zmarnowałem, ale mi się po prostu podobał taki wygląd płotu, a i tak musiałem dużo drzew ścinać, żeby dużo sadzonych drzew zdobyć, żeby móc je tutaj te całe pole, gdzie ja jestem, drzewami zrobić, żeby to jakoś fajnie wyglądało, więc tak się opłacało dla mnie to zrobić. Tutaj miałem wcześniej basen, a teraz mam akwarium takie zrobione, tylko najgorsze jest to, te ryby czasem z niego wypadają i giną, już dwie ryby mi umarły, wypadły z niego. Tutaj zrobiłem takie akwarium, będę musiał coś je ulepszyć, żeby te ryby nie mogły dla mnie wypadać, bo trochę szkoda, fajnie to wygląda, ale na Instagramie widziałem po prostu filmik, jak zrobić takie akwarium, co zrobiłem po prostu. Tutaj, jak pamiętacie, na dole jest ten dok, w tym doku jeszcze nic nie zmieniłem, choć będę chciał jego ulepszyć, może tu jakiś domek taki zbudować, taką chatkę. Jak widzicie, dużo tej mączki kostnej użyłem, żeby jakoś tu trawa było, żeby to nie było aż tak puste. Tu jest dalej moja farma, widzicie, drzewa wszędzie sobie zrobiłem, bo to fajnie wygląda. Ulepszyłem tutaj trochę to, że to jest taki wielki jakby fotel, kanapa taka jakby. Tutaj mam zrobiony monument taki, choć będę musiał go jeszcze ulepszyć, to jest tylko na początku tak zrobione. Tu mój konik, jak ktoś siedzi, tutaj ta farma. Będę musiał się pozbyć trochę tych zwierząt, bo jest ich trochę za dużo. Tutaj zrobiłem, żeby to bardziej fajnie wyglądało, wstawiłem po prostu kłody drzewa, żeby to jakoś wyglądało, że drewno zbieram. Tu jest tunel. Tunel zaraz wam pokażę do czego. Przejdziemy się inną drogą do tego miejsca. Tunel do wioski. O! Mówiłem, koty są. Spróbujemy tego kota złapać. Tylko że nie zajęło mi to długo, bo te koty nie lubią tak naprawdę, jak ktoś do nich idzie. No cholera. Kocie. Co nie jest? Dobra, ta mączka kostna to fajnie było zrobić, ale tutaj za dużo jest po prostu trawy i nie widziałem jego. No i uda. No może się. No chodź, chodź, chodź. Chodź. O? O, zjadł jednego. Mamy nowego kota. Dobra.
Więc złapaliśmy sobie nowego kotka. Jak pamiętacie, tutaj, jeszcze dużo drzew rośnie, tutaj była wioska. Ta początkowa. Zniszczyłem ją. Będę musiał jeszcze do końca zniszczyć, żeby tutaj już nic po tej wiosce nie było. Ale fajnie, teraz kotka złapaliśmy. Więc trochę wziąłem stąd rzeczy. Tutaj ona jest cała zniszczona, więc będę musiał jeszcze doszczętnie zniszczyć. Dlatego to zrobiłem, ponieważ są te ataki tych pillagerów, jak wiecie, i zawsze jak musiałem z nimi walczyć, to ta wioska była otwarta, oni się chowali, to tamto, ginęli, i po prostu nie chciałem, żeby to za każdym razem się działo, więc przybudowałem tą wioskę obok siebie, tak wiem, nie wygląda ona jakoś jeszcze super, ponieważ będę musiał jeszcze nad nią popracować, nad wyglądem domków, ale tutaj mam takie przejście sobie, dróżkę zrobiłem, fajnie to w nocy wygląda z tymi pochodniami, jak to właśnie się pali, taką dróżkę zrobiłem. Będą, nie wiem, czy zmienić, zostawić takie z kamienia te schody, czy inne sobie zrobić. Tutaj też chcę coś zbudować. I tutaj mamy wejście do naszej wioski. Wioska ma taki sam płot jak mój dom. Ma strasznie dużo iron golemów. Ja im kilka zrobiłem, ale nie wiem czemu oni sami jakoś sobie te iron golemy spalnią, czy co, bo jeszcze ich trochę jeszcze więcej jest niż ja im zrobiłem. Więc jak widzicie, tutaj mamy tego typa od map. Od niego kupiłem też mapę domu pillagerów, żebyśmy mogli do tego iść. Może w następnym odcinku to zrobimy. Też tutaj właśnie mamy normalnie kowala. I tu jeszcze jest ten typek, co robi te miksurki. O, to jest ten typek, co książki robi. Chyba. Więc tutaj zrobiłem to, tutaj zrobiłem też rzemieślnika i tu zrobiłem łucznika. Będę musiał to jeszcze wszystko jakoś poulepszać. Tutaj po prostu dwie farmy mam zrobione, jak mi kto wkurza z tymi golemami. I tutaj zrobiłem taki jeden wielki dom, żeby oni mogli wszyscy po prostu sobie spać, żeby nie robić 1000 domków, żeby po prostu... The fuck? Żeby oni mogli sobie po prostu tutaj spać. Tutaj też mam tą biblioteczkę. Będę musiał to jeszcze wszystko trochę zrobić. Też myślę, żeby zrobić na przykład im wejście pod ziemię. I oni na przykład w podziemiu będą mieć też kilka rzeczy. Ty w ogóle nie wiem, co oni z tą farmą robią, że oni ją tak niszczą. W ogóle mój kot w środku utknął. Może to ich kot będzie. Będę musiał to jeszcze ulepszyć. Na pewno wiem. Możecie pisać w komentarzach, co mógłbym na przykład ulepszyć, albo co dorobić tu. I tutaj właśnie jest, jak widzicie, wejście do tunelu. Jest podobnie zrobione jak w mojej kopalni właśnie. I to jest tutaj. Wychodzimy, jesteśmy właśnie u mnie w domku. Co najdziwniejsze jest, jak te ataki pillagerów były, to ci pillagerzy się spełnili u mnie w domu. Nie wiem czemu, ale się spełnili dokładnie tutaj w środku domu. I chyba pigmen nam wyszedł. Chyba pigmena mamy na poddaszu. Też się zdarza. O, o, yeah, o. Pigmen, halo, halo, my friend. Mamy pigmena na poddaszu. Tutaj zbieram takie rzeczy, na przykład mam właśnie, jak widzicie, też sztandary ich. To od tamto. Chłopie, w ogóle w Netherze też od długiego czasu już nie byłem, więc będę musiał wrócić. Wejdź, chłopie. Ja nie chcę go zabijać, wiem, nic się nie stanie, jeżeli go zabiję tutaj na powierzchni, bo jest tylko jeden. Ale po prostu nie chcę, a może będzie naszym przyjacielem. I właśnie to zrobiłem. Tutaj zrobiłem sobie siedzenia, żeby móc mieć widok taki. O! Chcę się przejść tą dróżką właśnie na do wioski, tą podwórkową. Ponieważ jeszcze nią nie szłem w nosy, ale właśnie myślałem, że będzie to fajnie wyglądać. No i zajebiście to wygląda, wygmi jak te pochodnie właśnie wiszą tutaj pod tymi drzewami. Fajnie tak wieczorem, romantyczne przejście, tylko będę musiał jeszcze tutaj drzewo jakieś zasadzić, żeby tu jeszcze było drzewo i idzie creeper. I żeby po prostu więcej tych torczy zrobić. Co jeszcze zrobiłem? W kopalni kopałem głównie rzeczy. To głównie robiłem przez ten czas, jak nie nagrywałem.
właśnie w kopalni robiłem, właśnie budowałem. Same zbieranie tego całego drzewa, tego wszystkiego, to zajmowało naprawdę długi, długi czas. Ale się opłaca, ponieważ według mnie wygląda to zajebiście. I chciałem, żeby to, właśnie to, bo to jest taki mój też świat, wiecie, jest to na serię, ale też gdzie mogę samemu sobie grać, tak o. Piszcie pomysły, te, jakie rzeczy mógłbym na przykład zbudować w... jak to się nazywa, jakie rzeczy mógłbym zbudować poza nagrywaniem albo podczas nagrywania, na przykład jeżeli chcecie. Wejdźmy sobie na jakieś wysokie drzewo. Wiem, że tu gdzieś było drzewo, na które mogłem, jak widzicie te wszystkie drzewa, co tutaj są. Patrzcie, ile tu sadzonek jest, ja tego tyle zbierałem, tyle czasu zbierałem te sadzonki drzew. Patrzcie, jakie tu lasy są, tu wcześniej w ogóle nic nie było przecież. Ja to zrobiłem, ponieważ chciałem, żeby to jakoś fajniej wyglądało. Aż ten pająk jest w ogóle przyjazny teraz. Tutaj będę musiał dalej te drzewa sadzać, żeby to po prostu fajnie jakoś tak... O Jezu, ile jeszcze tych sadzonek tu stoi. Postawiłem je, wiele z nich postawiłem blisko siebie, bo wtedy budują, robią większe drzewa, ale dlatego, żeby to jako taki pełny las trochę wyglądało, ponieważ wygląda to lepiej niż gdzie po prostu niczego nie ma i po prostu jest takie wielkie, wolne miejsce. Kurwa, macie creeper. I mój kot. A creepery się nie boją kotów? Ty, tak, on sobie myśli, a spierdalaj, chłopie, kota masz. Tak wiem, przeklinam. Jak zawsze. No, tak jest, no. Ale skut. Na dzień nie wiem, gdzie jestem. A ja jestem tutaj. Okej. Wiem, gdzie już jestem. Więc jak widzicie, taki update zrobiłem tego wszystkiego. Też lawasz taki update'owy filmik, bo kilka osób się mnie pytało, kiedy nowy odcinek z Minecrafta. Więc ja powiedziałem, że niedługo nagram. Ale właśnie na początku chciałem tylko nagrać odcinek, gdzie wam pokazuję mój dom i to wszystko, dlatego odcinek też nie będzie dzisiaj taki długi. Jak ja mogę na te drzewo wejść? Bo ja się nie pamiętam. Ja wiedziałem, że tu gdzieś na jedno drzewo mogłem wejść. Ale nie mam rzeczy. A! I co w ogóle mam? Mam mapę. Wow, masz mapę, Max, świetnie. Wiem, ludzie. mam mapę tutaj. To jest największa mapa, jaką chyba można zrobić. Żebym wiedział, jak gdzieś na przykład będę szedł, żebym wiedział, gdzie jestem. To, jak widzicie, już są te kąty wszystko porobione, ponieważ łódką płynąłem. To głównie woda jest. Łódką płynąłem tylko po kątach, żeby to jakoś zapełnić. Ale będę musiał też środek, widzicie, poszukać, co dobre jest podczas jak tego szukałem. To znalazłem dużo tych monumentów takich podwodnych, gdzie są te... jak oni się nazywają? Te topielce i wszystko, tylko najgorsze to, że żadnego z nich nie zdobyłem trójzębu, ni nic, więc na pewno to będę też próbował zdobyć. Co też będę chciał zrobić, to znaleźć czaszki, znaczy zbierać czaszki tych czarnych szkieletów z Netheru, żeby Withera po prostu wskrzesić i z nim walczyć. Mam nawet fajny pomysł na jak go pokonać. Oglądałem to u innego youtubera, mi się to strasznie spodobało. Więc może też to zrobimy. Ale chciałem wam pokazać od góry, jak to wygląda wszystko. Ale naprawdę nie mam pomysłu, jak teraz wejść. Poczekajcie chwilę. Zbieram sobie trochę... W ogóle muszę te drzewo tutaj ukończyć. Więc uzbieram sobie trochę dirta, żeby móc się wspiąć na... Wiecie, że on leży teraz na ziemi tu obok? Bo mamy tu takie... Sofie, kupiliśmy sobie takie te poduszki, znaczy te wielkie takie, żeby na nich siedzieć. A ten jest taki geniusz, że siedzi na podłodze akurat. Znaczy leży na podłodze. Ty, kotek, swoim dupę. Zwinijmy się szybko na najwyższe drzewo tu obok. Chcę wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Według mnie zajebiście to wygląda teraz, jak ten las teraz jest tak bardziej wypełniony i wszystko. To bardzo, ale to fajnie to wygląda według mnie i będę chciał to rozprzestrzenić, na przykład tutaj coś wielkiego zbudować. Tam, tu, tam może, w tej górze myślałem, żeby tam daleko jakąś bazę taką małą ukrytą zbudować. Piszcie mi wszystko w komentarzu, co byście chcieli, żebym zbudował. Wbijmy też pod tym odcinkiem, nie wiem... 45 łapek w górę, jeżeli chcecie, żebym dalej nagrywał Minecrafta. I tak to by było na tyle w tym odcinku. Ja głównie chciałem wam pokazać wszystko, co zrobiłem.
na moim świecie, jak do teraz, jak nie nagrywałem. Więc PC w komputerze, co chcecie, żebym dalej budował. I tak. Mówił dla Osmax, będę też... Jeszcze nie. Będę chciał jeszcze właśnie dalej nagrywać odcinki, będę próbował teraz częściej, teraz mam też wolne, więc będę próbował dla was nagrywać odcinki. Nadal nie mam dobrego internetu, ale będę próbował jakoś nagrywać te odcinki właśnie z gier offline, na pewno też Inside teraz skończymy i nagram coś z PlayStation VR. Więc tak, mówił dla was Max, pozdrawiam was bardzo serdecznie i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, moi kochani.